Czyli wracamy do naszej rozgrywki i szybko przypomnienie sytuacji. Po pierwsze, sytuacja wewnętrzna. W tej chwili mamy naprawdę niewielu wasali, ale są bardzo, ale to bardzo potężni. Czyli po pierwsze, mamy tutaj naszego wuja. Gra się troszkę buli. Bertila, króla Afryki i Nordynii, czyli on kontroluje aż dwa królestwa, jest naprawdę potężny. Zrobiliśmy z niego mistrza szpiegów, tak, bo on chciał się zbuntować, ale na tą chwilę jest zbyt słaby, żeby sięgnąć po tron. I jest naszym mistrzem szpiegów, wysłaliśmy go, żeby znalazł sekrety swego brata. Tu mamy kolejnego wuja, króla Ubertu, króla Krety i Egiptu. Też silny wasal. Czyli tak, szukamy na niego haka, żeby, ponieważ nasza cesarzowa jest chciwa, chcemy zmusić go do płacenia większej ilości podatków. Wreszcie nasza siostra otrzymała Królestwo Sycylii, czyli kontroluje to. Tak, nasza siostra królowa Vera. No i ponieważ, tak, to nie było małżeństwo matrylinearne, ma już tutaj syna, to nasz siostrzeniec jest tak, z rodu Verona. Czyli tutaj Borgowie teoretycznie stracą władzę. My oczywiście kontrolujemy Rzym i Latium. To jest nasza domena, która nie jest duża. Mamy tylko te trzy prowincje osobiście. One są bardzo bogate, ale tylko oczywiście te trzy. I mamy tutaj kolejnego wasala, który leży w ziemiach de jure Królestwa Romanii. Czyli tego naszego głównego królestwa. Czyli mamy księcia Archonta Spoleto Salvestro, który co ciekawe... jest karłem, jak widać, i synem olbrzyma. To jest ojciec. To jest syn. To ciekawe, nie widziałem jeszcze czegoś takiego. No dobra. Czyli tak, jaki jest plan? Też cechy oczywiście naszej władczyni. Ufna, niecierpliwa, chciwa, uzdolniony taktyk, święta wojowniczka i szalona. Zobaczymy, jak to szaleństwo będziemy odgrywać. Zobaczymy, jak to się potoczy. I mamy córkę na tą chwilę, Pellegrinę. Także. No i naszym mężem jest tutaj z Istrii, Chorwat. Cesarz Hrwoje. No, mąż cesarzowej tak naprawdę. No, nie jest de facto cesarzem. Moglibyśmy go teoretycznie... A właśnie, osadzić na tronie Istrii. To jest chyba do zrobienia. Ale z Istrią mamy sojusz. W tej chwili. I właśnie, co robimy teraz? Właśnie, to jest dobre pytanie. Nasza władczyni jest chciwa. Jest szalona, ale jest chciwa. Czyli chciałaby, podejrzewam, troszkę zwiększyć nasze dochody, które są niezłe, ale mogłyby być lepsze. Czyli jeżeli spojrzymy tutaj na rozbicie naszych dochodów, a także armię pospolitego ruszenia, to z naszej domeny mamy 17, od wasali 30. I to nie jest dużo. Nasze wojska z naszej domeny, nie licząc naszej drużyny, to jest tylko 6,5 tysiąca. Limit domeny jest duży, możemy mieć 8 prowincji, mamy tylko 3. Wydaje mi się, że więc, że chyba pierwszym działaniem będzie poszerzenie tej domeny. Najlepiej będzie to zrobić, jeżeli podbijemy ziemie, które są de jure, należą do naszego terytorium. I to jest Królestwo Romanii. Tutaj mamy to księstwo... A, także Romanii, które jest integrowane do Włoch. O kurde, 14 lat zostało. Tego nie chcemy. Wydaje mi się, że tego nie chcemy. Bo to będzie, moi drodzy, królewszczyzna tak naprawdę. Zwłaszcza, że pracujemy nad prymogeniturą, którą już niebawem wprowadzimy. Czyli nie będzie podziału tych ziem. To zawsze będzie królewszczyzna. Tak więc wydaje mi się, że tak, zanim te 14 lat minie, chcemy... podbić tę ziemię, żeby to się nie włączyło do Włoch. Tylko tu jest haczyk, bo... To jest nasz kuzyn. Sorry, nie. Nasza ciotka jest mężem obecnego króla Włoch. I teoretycznie moglibyśmy zaaranżować sojusz, ale nie. Wydaje mi się, że chcemy to podbić. A potem zobaczymy. Czyli to będzie dość racjonalne działanie. Potem dokonamy chyba jakiegoś szalonego podboju. Tak myślałem, coś bardzo egzotycznego. Sokotra, to może być ciekawy, to może być ciekawy podbój, nie? Trzymamy tutaj klimat potomków wikingów, podbijamy egzotyczną wyspę. Potem może coś tutaj? No nie wiem. Wydaje mi się, że to jest dość ciekawy, szalony plan. Ale zobaczymy.
Dobra, czyli jedziemy dalej. Nie musimy tu fabrykować roszczeń. A, tylko jeżeli chcemy, żeby to była nasza osobista domena, to... Okej, jeżeli stoczymy tą wojnę, to ona będzie naszym wasalem technicznie. Czyli być może jest argument za tym, żeby sfabrykować roszczenia. Tak, bo on, to będzie nasz nowy wasal, a chcielibyśmy, żeby to była część królewskiej domeny chyba. Tak, okej, sfabrykujmy roszczenia. A, tylko szanse, żeby na sfabrykowanie roszczeń do całego księstwa mogą nie być łatwe, cholera. Dobra, na razie czekamy na rozwój wypadków. O, słaba kontrola w Tivoli. Dobra, wyślijmy tu naszego marszałka. To chyba dlatego, że byliśmy zadłużeni przez dość długi czas, z tego co wiem. Okej. Decyzja. Ruszmy także na polowanie. To jest okazja, żeby coś szalonego nasza władczyni tam zrobi, jeżeli będzie jakaś dziwna sytuacja. Niech ruszy na polowanie, czemu nie? Odebrała wykształcenie wojskowe, czyli to jest chyba nawet lekko uzasadnione. Okej, już, dobra, jedziemy. Ona będzie moim wasalem, ale mógłbym jej odebrać ziemię, bo jest katoliczką. W sumie racja. Niech kapłan robi roszczenia, nic tu nie kosztuje. Roszczenia kosztują złoto. Mój rycerz Ilien był pierwszym, który go zobaczył. A, jednorożec! Wspaniały jednorożec, którego trudno odróżnić od otoczenia. A, jednak nas obserwuje zza zarośli. Nasza władczyni patrzy zwierzęciu prosto w oczy. Ale nagle ucieka. Okej. Okay. Dobra, ścigamy jednorożca. Okej. Okay. Podążamy za jednorożcem przez jakąś rozpadlinę i nagle nasz rycerz, tak, jego koń podskakuje i go zrzuca z grzbietu. To nie jest śmiertelna rana, ale strasznie go to boli. Nasza władczyni jest niecierpliwa i szalona, czyli tu... Tak, z szaleństwem w oczach dalej ściga tego jednorożca. Okej, to jest dość niebezpieczne. Ona może teoretycznie spaść z konia i umrzeć. No, zobaczymy. Ścigamy tą bestię. Okej, upolowaliśmy jednorożca? Okej, nasza władczyni jest doprawdy szalona. Podejrzewam, że tylko ona widzi tego jednorożca. Być może to jest zwykły jeleń. Ale dobra. Wydaje jej się, że upolowała jednorożca. Okej, wracamy z dziczy. No dobra. Też Mongołów pytacie. Tak to wygląda na tą chwilę. Zobaczmy, czy atakują Bizancjum, ale chyba nie. Nie ma, granice mają tylko tutaj. Okej, atakują to. A, i tu się bronią przed atakiem, to ciekawe. Genghis Khan cały czas żyje, 45 lat. O, tylko jego syn Yoshi jest ranny. Nie wiem, czy to skomplikuje sprawę potem, zobaczymy. To nosorożec? A, teoretycznie tak. Teoretycznie jesteśmy w Afryce, ale nosorożcy są dużo dalej na południe. Nie?
Okej, okay, czyli nazbierajmy troszkę złota, gdzieś tak 1000. A, też właśnie mamy bardzo, bardzo dużo wydatków. Tak, chcemy poszerzyć naszą domenę. Zdecydowanie. Włochy są osłabione też w tej chwili po wojnie z Istrią, czyli to jest dobry moment, żeby ich zaatakować. Chociaż mają 19 tysięcy, to będzie ryzykowne. To będzie bardzo ryzykowne, ponieważ... Tak, nasi wasale mogą, jeżeli wojna pójdzie nie tak, to Bertil albo Ubertu mogą nas obalić teoretycznie. Co tak tnie? Już nowy komp? Nie, to nie jest nowy komp. Jeszcze. Z daleka od domu jakiś nieznajomy do nas przybył i chce, żebyśmy go przyjęli na dwór. Okej, okay, niejaki Jawo, Jajo. Jajo, tak. Okej, okay, przybywa tu z rodziną. Czy moglibyśmy go przyjąć na nasz dwór? Z daleko z Afryki najwyraźniej przybył. Czemu nie? Niech przyjmą naszą religię i możemy ich przyjąć. Niech staną się migelistami. Być może się przydadzą do czegoś. Tymczasem kolejnego perka mamy w kwestiach dyplomatycznych. O, i możemy zmienić. Dobra, czyli tak. Weźmy to, lepsze relacje z bliską rodziną, bo to uwzględnia też naszą siostrę. Ale przerzucamy się na chciwość, tak naprawdę. No, nasza babcia nie jest szalona, ale chciwa. Wydaje mi się, że to jest dominująca cecha jej charakteru. Czyli skupienie na bogactwie i drzewko chciwości. Pójdziemy. Ok, 10% więcej dochodów na start. A tak, a właśnie mogliśmy też poprosić patriarchę o złoto, nie? Tylko on nas nie lubi. Ok, czyli on ma złoto, ale nie możemy go poprosić, ponieważ... tak, nas nie lubi. Ok, tu niewiele brakuje, czyli przerwijmy to. Tuż to jest nasz nadworny biskup, on nas lubi, już nie musimy tutaj chyba bardziej tego poprawiać. Poprawmy relacje z nim. O, małe szanse. Teoretycznie moglibyśmy coś szalonego zrobić. I go uwieść. Ale nie, nie ma szans. Dobra, spróbujmy poprawić relacje. Też są bardzo niskie szanse, ale zobaczymy. Wyślij mu podarunek? Nie, nasza waczyni jest chciwa. Okej, nasza młoda córka trzyletnia się rządzi strasznie, najwyraźniej. Tak, czyli zyskuje tą cechę. Też właśnie nie wiem do końca, jak działa wysłanie na uniwersytet, ale przetestujmy to. Gdzie to jest? A, nie mogę? Gdzie jest opcja wysłania na uniwersytet? A, może... A, okej, być może muszę usunąć to? W tej chwili ją wychowujemy, teraz nie. O kurde! Okej, nasza babcia jest zbyt chciwa, żeby wysłać córkę na uniwersytet. 1500 złota? O kurde. Tak, jest zbyt chciwa. Nie. Szkoła, wychowanie domowe wystarczy. Tak, nauczanie w domu wystarczy. Okej, okay, nasza babcia nie jest w ciąży. Być może będzie syn. Zobaczymy. Okej, okay, nasz mąż... zaczyna mieć podejrzenia, czy na pewno jest ojcem. Okej, okay, nasza babczyni nie ma kochanka. Nie ma też rywala. Przyjaźni się jedynie z matką na tą chwilę. Ale kto wie, jest szalona.
Czy są jakieś mody pomagające w odgrywaniu cech postaci, na przykład więcej cech charakteru? Nie wiem. Okej, poprawiamy z nim relację? Może nie. Okej, umocniliśmy kontrolę. W tej chwili dalsze szkolenie chyba, tak mi się wydaje, naszych dowódców i rycerzy. Będzie dobra opcja. Okej, poczekajmy na urodzenie dziecka i potem ruszymy na wojnę chyba. O, mamy... Okej, Bertil, król Bertil przybywa do nas, tak, nasz mistrz szpiegów mówi, że ktoś chce zabić naszego rycerza. Zabicie rycerza to nie jest wielki problem. Właśnie, bezskutecznie próbowaliśmy znaleźć haka i poznać jakiś sekret Ubertu. Wiecie co? Wyślijmy naszego szpiega do naszej siostry, Wery. Spróbujmy na nią znaleźć jakiegoś haka. A, on już tu jest, okej, czyli to wczoraj zrobiłem, okej. Kolejna córka, Bina, która kicha, ale też jest ładna. Okej. Kurde, tak myślę teraz może, mówiąc o czymś szalonym, może zmienić prawo dziedziczenia, tylko to było, to byłoby bardzo trudne, tak, musielibyśmy przekonać wasali oczywiście, chyba niewykonalne, wasale naprawdę niezbyt nas lubią, niestety. Okej, mamy coś. O, mamy haka! Nasza siostra Vera ma kochanka, Dragomira. Który nie jest przypadkiem krewnym jej męża? Nie. Okej, dobra, możemy to wykorzystać. Świetnie. Dobra, czyli odwiedźmy naszą siostrę i subtelnie dajmy jej do... Tak, powiedzmy jej, że znamy ten sekret i chcemy zmodyfikować jej feudalny kontrakt. Czyli nasza watczyni jest chciwa, tak więc... Tak, wykorzystując haka... A, nie mam haka. Okej, czyli jak to działa? Musimy przerobić sekret na... Jak to działa? Jak przerobić sekret na szantaż, nie? Ale tak, okej, czyli najpierw musimy ją szantażować, dobra. Mamy 100%, okej, 100% szans na sukces. Okej, dobra, czyli szantaż zadziałał, mamy haka na naszą siostrę. I teraz możemy zmodyfikować feudalny kontrakt. Okej, mamy też to prawo, co to robi? Okej, dużo więcej podatku kosztem pospolitego ruszenia. Tak, 50% więcej podatku. Ale będzie dawał tylko 70, będzie dawała tylko 75% pospolitego ruszenia. Okej, a gdybyśmy podnieśli podatki tutaj? To efekt będzie podobny, tylko będzie... Nie będzie mniej pospolitego ruszenia, ale będzie pogorszenie relacji. Okej, wyższe podatki. Wykorzystajmy haka. A mogę zrobić dwie rzeczy? Mógłbym dwie rzeczy zrobić. Okej, zróbmy to. Nasza watczyni jest chciwa. Czyli to skatecz. Wprowadzamy. I wysokie podatki, czyli będziemy mieli dużo więcej podatków. Właśnie zobaczmy, jaka będzie różnica. Aha, tu nam chyba pokazuje, nie? Okej, to będzie dość duża różnica, czyli robimy obydwie rzeczy. Mógłbym jeszcze więcej pospolitego ruszenia wymusić, ale nie, to wystarczy. Dobra, zmodyfikujmy to.
I to będzie dotyczyło także następców Wery, oczywiście. Ten feudalny kontrakt dotyczy tytułu, a nie osoby. O ile się nie mylę. Okej, nie udało nam się przekonać patriarchy, ale próbujemy dalej. Teoretycznie to jest źródło dużej ilości złota. O, okej. Mamy także pogłoski na temat żywych trupów, które wstają z grobów najwyraźniej. Coraz więcej tych pogłosek ostatnio. I nasza patrzyni może tutaj zgodzić się z uczonymi, że to jest tylko tak przesąd. Nie, być może chłopi mają rację. Bierzemy opcję numer 2. Okej, mniejszy przyrost developmentu i strata kontroli, czyli to nie jest idealne. Porada, zobaczmy. Porada od naszego męża co do inwestycji, której moglibyśmy dokonać. Okej, nasza matczyni jest chciwa i nie będzie inwestować, tylko szybko uzyska tutaj niewielki dochód. Dobra, czas zaatakować Włochy. Chcemy poszerzyć naszą potęgę. Zobaczmy, z kim oni mają sojusz. Hrabia raczej nie będzie potężny, tylko 1000. I książę Hessi może być troszkę potężniejszy. 3000. Dobra, zaryzykujemy. To może doprowadzić teoretycznie do wybuchu wojny domowej, jeżeli coś pójdzie nie tak. Mamy tu także tutaj sojusznika, króla Istrii, który ma 9000. Dobra, walczymy o nasze ziemię de jure. Oto. Tak, chcemy, żeby to była osobista domena cesarzowej. Okej, powołajmy wszystkie armie. Pytanie, czy możemy... A, możemy. Rycerzy Świętej Dziewicy też powołać. Oczywiście to robimy. Wielki Mistrz też może być dobrym dowódcą, czyli spoko. I wezwijmy króla Teodoro. Z Isti. Dobra, czekamy na zgromadzenie naszych sił. Może by tak romans z patriarchą? 0% szans było ogólnie. Coś takiego. A, ja podejrzewam, że cały czas mamy... A nie, mamy 10 rycerzy, czyli spoko. Okay, dobra. Dobra. Amajas może tu dowodzić. Jest specjalistą od oblężeń. Tylko w jego armii, z tego co widzę, nie ma... Nie ma... Okej, gdzie są te armie technicznie? Okej, tu jest inna armia. Tu są trybusze, okej. Czyli wymieńmy dowódcę. Okej, mamy w sumie całkiem niezłych dowódców. Dajmy tutaj wielkiego mistrza Pellegrinu. A, to ciągle ten sam Pellegrinu chyba. A tutaj dajmy... Amiensa, czyli ta armia będzie prowadziła oblężenia, druga toczyła bitwy. Na pewno zaczniemy to od bitwy, czyli skierujmy się do Urbino, tak żeby tam ich ściągnąć ewentualnie. Zbliżyć się troszkę do terytorium naszego sojusznika. I zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Okej, te ziemie nie utrzymają zbytnio całej naszej armii. Czyli być może to podzielimy, ale poczekajmy, bo tu chyba Włosi powinni niebawem... przybyć. A, dlaczego ta armia jeszcze tu nie idzie? Kurde. Okej, widzę, że oni chcą przechwycić naszych sojuszników. Chociaż, kurde, trudno powiedzieć, co oni chcą zrobić. Chyba tu ich sprowokujemy, żeby do nas przybyli. Dobra, to armia w końcu ruszyła. Dobra, tylko będziemy chcieli bitwę stoczyć oczywiście w korzystnych dla nas warunkach, jeżeli to możliwe. Okej, czyli zaatakują tu. Pytanie, czy chcemy się wycofywać. Nie, stoczymy chyba tutaj dużą bitwę. Skierujmy też tą armię. Czyli oni na pewno tu doślą. A, może nawet nie doślą.
Nie, dosyłają posiłki, ok. Będzie wyrównane. Nie możemy się już wycofać, jest za późno. Czyli co ma być, to będzie. Ok, dobra, bitwa pod Arezzo. Nasza ciężka jazda niestety skontrowana w trudnym terenie, bo technicznie jesteśmy atakującymi. Czyli to nie są idealne warunki. Ale mamy przewagę liczebną, straszna przewaga taktyczna niestety po ich stronie. Przybywają tutaj Istryjczycy, którzy mogą zmienić ten konflikt. O, kurde, 20 tysięcy Włochów. Okej, to może być problem. Na razie jednak idzie dobrze, zadajemy chyba im dość duże straty. Jednak jak to 20 tysięcy tu przybędzie, to możemy mieć problem. Okej, wciąż przewaga liczebna, tylko straszna przewaga taktyczna po ich stronie. Ponosimy chyba większe straty, niestety. I niewiele wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Czyli pytanie, czy uciekamy? To nie wygląda dobrze. Tak, wycofujemy się. Okej. Okej, to możemy przegrać tą wojnę. I Istryjczyków stracimy de facto. Czyli wiele wskazuje na to, że nie wygramy tej wojny. Okej, tu być może pójdzie lepiej. Dajmy dowodzenie Pellegrinu. On jest, nieugięty i pustynny wojownik. Dajmy tutaj, mamy specjalistę od walki w pofałdowanym terenie. Mieliśmy przynajmniej. A, tylko ma tylko 15. Wiecie co? Szalona cesarzowa. Szalona cesarzowa przejmie dowodzenie nad armią. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O kurde! Sojusz pomiędzy królem Włoch a cesarzem bizantyjskim. Okej, to może troszkę skomplikować sprawy. O nie, kurde. Okej, tu nie będziemy mieli bonusu chyba. Dobra, po tej wojnie za chwilę się chyba poddajemy tak naprawdę. Targar, dzięki za przedłużenie suba, 19 miesiąc. Okej, cesarzowa dowodzi. Może to wygramy? Ale raczej nie. Przybywają tu nasi sojusznicy, ale... Czemu tu się taka granica dziwna zrobiła nagle? Okej, cesarz bizantyjski dołączył do tej wojny. Nie mamy szans, żeby wygrać tą wojnę. Tak, nasi przeciwnicy mają 67 tysięcy kontra nasze 31, czyli... O nie! O kurde, nasz mąż został zamordowany! Okej, nasza królowa go nie kochała, ale jednak to jest troszkę... niepokojąca wiadomość. Kto go zamordował? A, zginął w bitwie, okej. Czyli walczył u jej boku. Dobra, bierzemy... A, właśnie nie mogę chyba białego pokoju. Nie. Czyli mogę jedynie się poddać, co będzie wymagało zapłacenia 2000 sztuk złota. Okej, to będzie katastrofalny dług. Ale chyba nie mamy wyboru. Dobra, poddajemy się. Okej, czyli to tyle, jeżeli chodzi o tą wojnę. Ale to jest chyba pierwsza wojna w tej serii, która jest przegrana, o ile się nie mylę. Dobra, rozwiążmy wszystkie nasze siły.
Okej, okay, czyli w tej chwili wyciskamy z naszych poddanych ostatnie soki, żeby wyjść na plus. Żołoczyni jest chciwa. Poszukajmy też sobie nowego męża. I pytanie. Co już sułtanatem Santiago? Hmm, 5000, ale teoretycznie więcej może mieć. Tu w dużej mierze patrzymy na sojusz, tak naprawdę. Tu jakiś sułtanat słaby. A tu już mamy hrabiów, czyli to jest zbyt słabe. Dobra, weźmy tego, młodego Abdulla Rahmana ibn Isra z Santiago. Olbrzyma, w którego żyłach płynie krew Mahometa. Pracowity, chłodny, ale też chciwy. Okej, okay, wydaje mi się, że spodoba się naszej cesarzowej. Bierzmy tego Abdulla. I dość prestiżowy ród, czyli zyskamy nawet sporo prestiżu. No i oczywiście sojusz z jego ojcem, sułtanem Bilalem II. Okej, czyli mamy sojusznika. Tak, potrzebujemy sojusznika, bo to ten sojusz włosko-bizantyjski jest dość, kurde, groźny. A propos, teraz dobrze by było, żeby Mongołowie zaczęli coś mieszać w Bizancjum. A, przegrywają wojnę. To ciekawe. A to dziwne, mają... Chyba nie zdołali tam wysłać jeszcze swoich sił. Tak, bo mają sporą przewagę. Matrylinearnie? Tak, to... Tak, matrylinearnie oczywiście. Okej, okay, czyli mamy nowego cesarza. Może da nam syna. To też było dobre. Okej, nie możemy naszego patriarchy zbytnio przekonać. Okej, mamy wezwanie do wojny od naszego nowego sojusznika. Okej. Dobra, będziemy zadłużeni, ale odpowiemy na to wezwanie. Okej, czyli na papierze to wygląda dobrze. Dobra. Nawróć męża? A, tak. Nowy dowódca? Okej, może być. Nie mogę przy takim długu całej armii wysyłać? Mogę. Okej, okay, patriarcha Miguelizmu zmarł. Zobaczmy, kogo mamy teraz. Czy ktoś, kto nas odrobinę bardziej lubi? Odrobinę, ale nie jakoś strasznie. Czyli spróbujmy także go do siebie przekonać. Bo chcemy poprosić go o wsparcie finansowe. Oczywiście potrzebujemy go w tej chwili jak cholera. Gdzie są te armie naszego sojusznika? Tu widzę tylko 2000. Tam nic nie ma. Ha. Ok, lądujemy. Będzie chyba bitwa, którą nie wiem, czy wygramy, bo tu nie widzę, że w ogóle naszych sojuszników. No, zobaczymy. Okej. Okay. Katastrofalna przewaga taktyczna wroga. O kurde! Okej, okay, dobra, coś jest na rzeczy. A nie. Okej, okay, ktoś zabił naszego męża. Czy też w bitwie zginął? Też w bitwie. Okej, okay, nasza władczyni jest przeklęta. Wow, mężowie coś, kurde, padają jak muchy. Okej. Okay. To będzie więcej stresu. Czyli szukamy za chwilę nowego męża. Okej, okay, mamy kolejnego haka, ale to dotyczy wasala, czyli to bez znaczenia dla nas. Ta wojna będzie katastrofalna w skutkach, jeżeli chodzi o straty i...
Chyba ją przegramy nawet. Naszych sojuszników nie ma nigdzie. Nie mam pojęcia, gdzie są nasi sojusznicy. Okej, dobra. Dobra. Potrzebujemy nowego skarbnika. Chyba Archont Spoleto może być. Mamy tutaj Bertila. O, a gdzie jest Ubertu? O! Ubertu zmarł. Jak to się stało? Też w bitwie? Tak, też w bitwie. O kurde, wow, te wojny, które fatalnie idą, też tu dokonują masakry naszych wasali też. Nie tylko mężów. Okej. Czyli mamy chyba podział. Tak, mamy podział. Czyli mamy w tej chwili dwóch wasali. Mamy króla Krety Miguela II i króla Egiptu Giustinu. Ale oni są małoletni, czyli tak naprawdę wyłączeni są z gry tutaj wewnętrznej. Co jest dobre. Co jest nawet dobre. Okej. Pytanie, czy szukamy nowego męża. To będzie znowu... O, to jest chyba... Jakiś indyjski... Indyjsko-mongolski... A, ma jedną nogę. Jest brzydki, to nie. Dobra, poczekamy z kolejnym mężem do końca tej wojny być może. Ale potrzebujemy nowego skarbnika i niech to będzie Archont Salvestro. A co, brzydki gorszy? No nie wiem, wydaje mi się, że nasza władczyni może sobie pozwolić na to, żeby chcieć, nie chcieć brzydkiego męża. Jest cesarzową w końcu. Co, te moje wojsko takie słabe? Wydaje mi się, że dowódcy i rycerze są słabi. Okej, okay, kolejna bitwa. Tak, no... Tak, to, no nie, mamy masywne kary tutaj i w ogóle to nie idzie dobrze. Skład naszej drużyny jest dobry. Mamy mniej rycerzy i słabszych dowódców. To jest problem. Okej, okay, przebywają sojusznicy... No gdzie, kurde... No... Kurde, ta sztuczna inteligencja. Dobra, ignoruję tą wojnę. Wracamy i pozwalamy naszemu sojusznikowi przegrać. Nie pomógł w tej bitwie, tylko bezsensownie. Niech sam sobie walczy. Ganalos, dzięki za przedłużenie słowa, piąty miesiąc. Ok, królowa Vera oferuje pomoc, jakąś pogadankę. A nie, pomoc tak, w naszych obowiązkach, ale tu jest konflikt też z Archontem Spoleto Salvestro. A, możemy się zaprzyjaźnić teoretycznie. Zaprzyjaźnijmy się z naszą siostrą w sumie, czemu nie? Dobra, wracamy z naszą armią i ignorujemy tą wojnę kompletnie. Nawet nie... Ta, o właśnie, zwłaszcza dlatego. Bertil jest bliski... Tak, jest na tyle silny po tych stratach, że gotowy jest się zbuntować. Tak więc wracamy jak najszybciej. Też ten katastrofalnie rosnący dług także nie pomaga. Dobra, rozwiążmy tą naszą armię. Okej, okay, dobra, kolejny perk. Złote obowiązki weźmy. O, za haki możemy żądać złota, co może być dość użyteczne. I poszukajmy nowego męża, idealnie takiego, który da nam sojusz. I syna.
To jest żałosne. To są chyba najemnicy technicznie. A, nie, to jest... religijny zakon... religijny, hinduistyczny zakon rycerski. Dobra, weźmy tego kulawego, czemu nie? Tekczena. Tak. Okej, dobra, weźmy go. Potrzebujemy tego. To nasza waczyni jest troszkę szalona, czyli możemy sobie na to pozwolić. Okej, czyli mamy nowy sojusz. Bardzo egzotyczny sojusz i nowego męża, też dość egzotycznego. Tekchen. Zobaczmy, co to jest za kultura w ogóle. Botpa. W grupie tybetańskiej. Okej, zobaczmy, gdzie jest kultura... skąd on pochodzi. A, okej. Tybet, dobra. Mamy tybetańskiego męża, najwyraźniej. No, dobra. Nawróćmy go na naszą religię. Rok Maxi zginie. No, zobaczymy. Okej, czyli to, co nas w tej chwili interesuje, to jest to. Za 5 miesięcy będziemy mieli ultimatum. Ale nie, jesteśmy na tyle potężni, że Bertil nie jest już tak silny. Świetnie. Potrzebujemy nowego marszałka. Okej, on ma już stanowisko, czyli dajmy to naszemu rycerzowi Juanne. Wojna z Mongołami gwarantowana. Tylko nie, technicznie mamy sojusz... Właśnie zobaczmy. Technicznie sojusz mamy z zakonem rycerskim, który nie ma ziemi. Tak, to są wierni Arjuny. A nie, jednak ma terytorium. A nie, a czyli to jest jak zakon rycerski. Oni... tak, ona technicznie, ta wielka mistrzyni nie ma... ona nie ma terytorium, wynajmuje jednak miasta, podobnie jak krzyżacy, czy tam templariusze. Mam haka na siostrę, wykorzystałem go już do modyfikacji kontraktu feudalnego. Co jest grane? O, jednak, okej, dobra. A, tu się chyba coś pojawiło, racja. Tak? Okej, nasza siostra oskarża nas o morderstwo? Zabiliśmy kogoś? Nie. Okej, dajmy przyjaźni kolejną szansę. Tymczasem nasz nowy mąż, Tekchen, czym powinien nam pomóc? Okej, dyplomatce, marszałkowi, patriarsze. Niech pomoże naszemu marszałkowi, nasze armie nie są takie jak kilkadziesiąt lat temu. Przegrywamy straszliwie. Okej, mamy kolejnego haka na królową Werę. Która miała związek z jakimś bliskim krewniakiem. Nie wiem, o kogo chodzi, nie wiadomo, ale to jest kolejny hak, który mamy. I wykorzystamy to do szantażu, żeby wycisnąć z niej złoto chyba. Czyli najpierw szantaż. I teraz chcemy złota. Jak to zrobić? Zażądajmy opłaty. Okej, 75 sztuk złota tylko, ale lepsze to niż nic. Mąż, mówicie, żeby pomagał ściągać podatki. Tak, niech... nie wiem, czy to wpłynie na nasze dochody. Okej, chyba wpłynęło. Racja, to będzie lepsza opcja.
O, patriarcha przekonany. Czy możemy poprosić o złoto? Nie? Dlaczego? A, okej, okay, jesteśmy grzesznikiem, bo mamy cechę chciwy, niestety. Okej, okay, czyli musimy troszkę poczekać. Bardziej go przekonać chyba do siebie. Tak. Jeńcy. O, faktycznie, możemy być może jakiś... O, nie mamy medyka. To będzie kolejny wydatek, niestety. Zahaka nie chcemy, zahaka nie chcemy. Dobra. A, ten Dragomir to jest jej wujek. Okej, okay, czyli to wyszło na jaw jednak, jak się ukazuje. Czy ona nie będzie przypadkiem uwięziona? Czyli to jest Benkart. Też to wyszło na jaw. Ale to nie my zrobiliśmy ogólnie. Nie jest uwięziona, okej. Okay. Tu widzę, że jakieś wojny domowe mamy. Zobaczmy, o co chodzi. Aha, obniżenie autorytetu, dobra. Haki też wymienisz na hajs? No wiem, ale za dużo klikania ogólnie. Poza tym to są jacyś zwykli dworzanie. Oni nie będą mieli dużo złota. Okej, okay, dobra. Już nie potrzebujemy chyba tych haków. Wykrywajmy na razie spiski. Dobra, ta wojna nas nie interesuje kompletnie. Niech się skończy po prostu i tyle. 3 na 10 rycerzy? Okej. Okay. Dobra, nasza władczyni jest w ciąży. Mamy 10 rycerzy. Mogę jej teraz ziemię odebrać po uwięzieniu? Chciwy władca by to zrobił. Okej, okay, być może to zrobimy, bo... Tak, byłbym skłonny odebrać jej ziemię, które nie leżą w jej ziemiach de jure. Czyli to. Spoleto i Ancona. Tylko jak to wygląda? Tu jest troszkę taki dziwny miszmasz. Jeżeli chodzi o te granice. Właśnie, ja nie mogę chyba jej odebrać ziemi jej wasala. To jest problem. Nie, okej, okay, jest sojusznikiem i dlatego nie mogę odbierać jej ziem. Okej, okay, dobra. Okej, okay, mamy jeńca króla Egiptu, to dziwne, ale dobra. Troszkę więcej okupu. Okej, okay, tu też są jakieś straszne wojny domowe. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, czyli wasale tych naszych królów chcą obniżyć autorytet korony. No, ale nie możemy w to ingerować ogólnie. Kolejna boczna linia w Sardynii. Okej, okay, król Miguele II, nasz kuzyn, zaprasza naszą córkę, żeby odwiedził jego dwór. Okej, okay, czemu nie? Właśnie, a propos, jak tam nasza córka? 7 lat w tej chwili, okej. Okay. A druga córka, przez kogo jest wychowywana? Osobiście ją wychowajmy. Jak Mongołowie. Bez zmian, z tego co widzę. Atakują to Xixia, czy Xixia. Kolejna córka, okej, okay, coś, nie możemy mieć syna.
Kolejna Pelegrina. Okej, okay, mamy już jedną córkę Pelegrinę. Weźmy inne imię być może. Igia może być. I ta wojna w końcu skończona, dobra. Bo technicznie nie mamy już chyba sojuszu. Tak, nie mamy nawet sojuszu z tym kimś po stronie, którego tu walczyliśmy, czyli nie było uzasadnienia, żeby toczyć tą kosztowną wojnę. Tak, bo po śmierci tego naszego poprzedniego męża ten sojusz dobiegł końca technicznie. Dobra. Wyjdźmy na prostą z funduszami w tej chwili. O, nasz patriarcha nas nie lubi, ale możemy poprosić o złoto. W końcu, dobra, dawaj. To jednak spowoduje, że będziemy mieli gorsze relacje, stracimy też troszkę pobożności, a więc troszkę na to poczekamy. Okej, w tej chwili tego patriarchę musimy przekonać do siebie, bo mamy dużo mniejsze dochody z tego powodu, że nas nie lubi. Czyli... Zróbmy to. Okej, czyli tylko 1000 w plecy. Niestety nam się będą negatywne modyfikatory tutaj pojawiały w prowincjach, dopóki mamy dług. Tak, bandyci na przykład na kolejne 10 lat. W ciąży po raz kolejny, okej. Wykorzystaj opcję i wyślij dziecko na uniwersytet. Wiesz, ile kosztuje wysłanie dziecka na uniwersytet? 1500 sztuk złota. Nie stać nas. Okej, okay, właśnie, bankrut... Jesteśmy, tak, bankrutami. Nawet szczury zostały sprzedane, żeby pokryć nasze wydatki. Wszyscy... Okej, okay, jak powinniśmy wyjść z tej sytuacji? Przejrzeć księgi i wycisnąć, co się da. Będziemy winni królowi Miguele przysługę. To jest nasz wasal, ale tego chyba nie chcemy. Możemy skonfiskować dobra kościelne. Albo zaoszczędzić. Okej, okay. Nasza watczyni jest świętym wojownikiem, czyli jest troszkę religijna. Nie wiem, czy to ta opcja będzie dobra. Zaryzykujmy i spróbujmy wycisnąć gdzieś, przejrzeć zapiski, księgi i coś wycisnąć. A, udało się. Świetnie. Czyli powoli wychodzimy na plus. Dobra, zobaczmy w decyzjach, czy coś szalonego moglibyśmy zrobić. O, gwiazdy niech nam powiedzą, co robić. Zobaczmy, jaka będzie wróżba gwiazd. Z jakiegoś powodu tego poranka nasza baczyni obudziła się godzinę przed czasem. Trudno jej ponownie zasnąć. Okej, okay, czyli ma troszkę więcej czasu i być może coś powinna zrobić. Może pójść się przejść, zjeść wczesne śniadanie, poleżeć troszkę w łóżku i patrzeć się na sufit, albo przeczytać książkę. Weźmy tą opcję, bo mamy troszkę stresu. A co gwiazdy nam powiedziały? Okej. Okay. Dobra, gwiazdy są jasne. Przekaz, który z gwiazd nasza władczyni od Boga wyczytała, jest jasny. Czeka na nią wielka bitwa. Dobra, w ciągu 10 lat, moi drodzy, musimy stoczyć wielką bitwę, którą miejmy nadzieję wygramy. Okej, okay, zmieniamy też to. Skupiamy się na strategii. Nasza władczyni jest szalona, nie koncentruje się na jednej rzeczy, jest bardzo zmienna. I tak, przygotowujemy się do wielkiej bitwy, którą gwiazdy nam przepowiadają. Nie wiem jeszcze, co to będzie za bitwa, zobaczymy. Ale będzie. Okej, okay, nasz zakon rycerski troszkę większy, spoko. Uuu, 7000. Jest też troszkę ciężkiej jazdy w końcu. Nocne niebo. Okej, okay, czyli to troszkę odstresowało naszą władczynię. Czemu wciąż tak niskie dochody? A, bo ten biskup, nie? Musi nas zacząć lubić. O, mamy syna!
Mamy syna, Barisone, który jest brzydki po ojcu. Okej. Okay. Jest brzydki? Czy ja wiem, czy jest brzydki? Ale zobaczymy, jak dorośnie. Dobra, mamy syna! Nowego cesarza. Okej. Okay. Wojsko mi uzupełnia, też chyba, prawda? Brak zaopatrzenia. Czy jako strateg, w tej chwili nasza królowa chce stać, cesarzowa chce stać się strategiem. Czyli każda armia potrzebuje zaopatrzenia. I no trzeba, czy nie musi zorganizować jakiś plan, żeby to zrobić. Okej, okay, jest niecierpliwa, czyli ta opcja odpada. Jest chciwa, czyli ta opcja odpada. Dlatego też zignoruje sprawę i nasi żołnierze będą mogli sami zdobywać zaopatrzenie na wrogim terytorium, co nawet pomoże trochę. Będziemy mieli mniejsze straty wskutek braku zaopatrzenia. I troszkę więcej tego zaopatrzenia. Dobra, moi drodzy, przerwa, czyli wielka bitwa. To jest dobre pytanie. Zrobimy coś ryzykownego i tak mi się wydaje. No cóż, z Włochami nie poszło. Strasznie, fatalnie poszło. Czyli nieudane bitwy, brak koordynacji z sojusznikami, no i oczywiście sojusz bizantyjsko-włoski strasznie skomplikował sprawę. Król jest chory, co być może nam pomoże. A, gdybyśmy, tak, moglibyśmy mieć z nim sojusz, gdybyśmy go nie zaatakowali. Ale tak, ten sojusz jest zbyt potężny. Być może Jerozolimę zdobyć. Jerozolima jest dość bogata. A propos tego, kto posiada Jerozolimę, a więc Malika Al-Muzama, to wygrywa, odpiera skutecznie w tej chwili katolicką krucjatę. Kolejną? No nie wiem, zobaczymy. Ale dobra, póki co krótka przerwa. Zapraszam za parę minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21:00.